moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na haul zakupowy ze sklepu odzieżowego Krop i takie małe mierzymy. Ostatnio taki film robiłam Wam przy okazji mojego zamówienia ze sklepu House, a dzisiaj zrobię Wam podobny filmik właśnie z moim zamówieniem z Kropa. Szukałam jakichś letnich ubrań dla mojego męża i natrafiłam w Kropie na promocję minus 30% na cały asortyment, czyli na nową kolekcję, ale też na produkty już przecenione. Także jeżeli dżinsy, powiedzmy, były przecenione ze stówki na 70 zł, to jeszcze od tych 70 był rabat minus 30%, więc myślę, że bardzo fajna oferta. Znalazłam kilka rzeczy właśnie dla niego i do tego dorzuciłam kilka ubrań dla siebie. Więc zaczynamy. Pokażę Wam najpierw ubrania, które zamówiłam dla siebie, zrobię mierzymy, a potem pokażę Wam szybko jeszcze na koniec filmiku ciuchy, które zamówiłam dla mojego męża, żebyście mieli jakieś tam rozeznanie, co jest, jeśli chodzi o męskie ubrania w tym sklepie. I zaczynamy od koszuli. Koszula wygląda tak. Jest to taka fajna wiskozowa koszula. Jak widzicie, ja sobie zamówiłam ją w rozmiarze L. Zamówiłam sobie większą, dlatego że chciałam tą koszulę mieć w formie wiązanej, nosić ją w formie wiązanej, więc jeżeli ona by była dopasowana, no to tutaj to wiązanie no nie do końca fajnie by wyglądało, więc fajnie, że ona będzie właśnie w takim większym rozmiarze oversize i wtedy można będzie ją fajnie w pasie związać. Koszula w cenie regularnej kosztowała 70 zł i ona była przeceniona chyba na 49 i jeszcze od tego było 30%. Także zaraz w nią wskakuję. I do tego od razu przymierzę dżinsy, które sobie kupiłam. Jeżeli chodzi o dżinsy w Kropie, to chyba nigdy nie miałam. Ogólnie, jeśli chodzi o zamówienia przez internet, to ja raczej spodni nie zamawiam. Wolę przymierzyć na miejscu i zobaczyć, jak one mi będą pasowały. Wiem, że można te ubrania zwracać, ale ja zazwyczaj wolę sobie zamówić takie, których już nie będę musiała zwracać. No ale zrobiłam tym razem wyjątek, bo cena była naprawdę bardzo przystępna, a spodnie mi się spodobały. Wyglądają one tak. One są zakończone w taki średni dla mnie sposób. Ja nie lubię, kiedy dżinsy są zakończone, wiecie, takie są niedoszyte. I one też mają dziurę na kolanie i ten trend też mi się nie do końca podoba. Ale te spodnie zamówiłam sobie, żeby zrobić sobie z nich po prostu dżinsowe krótkie spodenki. One były przecenione ze 120 zł na 60 i od tego było 30%, także wyszły mnie one około 40 zł i mam zamiar sobie po prostu ściąć nogawki. Krój jest naprawdę fajny. To są spodnie takie typowe z wyższym stanem, więc dla mnie idealne. I zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały. I spodnie wyglądają tak. Jak widzicie, są to takie klasyczne dżinsy, trochę zmężane na dole. No i właśnie mają tutaj posiapane te nogawki. Tutaj mamy to rozcięcie, tu mamy jakieś małe rozcięcia na bokach. Jeśli chodzi o krój, to mi się bardzo podoba, ale właśnie te rozcięcia jakoś tak nie bardzo. Myślę, że spodnie jak najbardziej fajne na co dzień do chodzenia. Bardzo wygodne, bo to są takie trochę streczowe dżinsy. Rozciągane. Ja mam rozmiar 38, z tego co pamiętam, MK. No ale tak jak mówię, ja je sobie skrócę do krótkich spodenek. I koszula wygląda tak. To jest, tak jak mówię, rozmiar L, więc na mnie jest trochę za duża. Ale ja mam zamiar w ten sposób sobie ją nosić. Właśnie z takim wiązaniem. I będzie to wyglądało tak. No myślę, że ogólnie zestaw jest najbardziej fajny. Koszula pasuje do takich lekko rozjaśnianych tutaj na środku dżinsów. Więc zestawik myślę na co dzień za 70 zł jak najbardziej. Kolejna rzecz dla mnie to jest bluza. I bluza wygląda tak. Ona ma tutaj nadruk Wonder Woman. Jest biała z kapturem. Ona jest taka troszeczkę szersza, mi się wydaje, szersza a krótsza, także nie wiem, jak będzie na długość dla mnie. Była przeceniona z 99 zł chyba na 50, 60 i od tego jeszcze 30%. Wygląda fajnie i jest bardzo miękka, ten materiał jest bardzo fajny, przyjemny, więc zaraz w nią wskoczę i zobaczymy, jak będzie wyglądała. I jeszcze koszulka, to od razu zamierzę po tej bluzie.
Koszulka taka klasyczna. Ja lubię tego typu koszulki i widać, że materiał jest naprawdę porządny. Ona jest droższa niż taki klasyczny, standardowy t-shirt, no bo kosztuje 49,99. To jest koszulka licencyjna, ale czuć, że materiał jest naprawdę dużo lepszy i porządniejszy. Co mi się nie podoba w tej koszulce i nie widziałam tego, jak zamawiałam ją, to rękawy. Wydaje mi się, że one będą dosyć długie, praktycznie tutaj do zgięcia, a ja takich rękawków nie lubię. No najwyżej coś tu pokombinuję, może sobie je skrócę. I też koszulka jak na rozmiar M jest dosyć spora, więc może być na mnie za duża, no ale zaraz się przekonamy. I tak wygląda bluza. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Fajny, duży kaptur. Jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo fajny, mięciutki materiał. Jeśli chodzi o długość, jest ok. Możecie zobaczyć, że jest troszeczkę tutaj szersza, ale to mi nie przeszkadza. Myślę, że fajnie to wygląda. Rękawy są troszeczkę dłuższe, ale ja sobie zazwyczaj i tak ten rękaw podwijam. A t-shirt wygląda tak. I tak jak mówiłam, tak jak myślałam, rękawy są bardzo długie, prawie tutaj do łokcia, czego ja nie lubię, więc pewnie sobie po prostu je skrócę, żeby tej koszulki już nie oddawać. No ogólnie jest spoko, nadruk jest fajny, ten taki melanżowy kolor też mi się bardzo podoba, no ale koszulka jest dosyć duża i tak jak mówię, ma długie rękawy, także co kto lubi. Jeżeli ja bym miała jeszcze raz zamawiać, to raczej bym po prostu zamówiła rozmiar S. Kolejna rzecz to kostium kąpielowy. Jeśli chodzi o kostium, no to nie będę go przymierzać z wiadomych względów, ale Wam pokażę, jak on wygląda. Zamówiłam sobie kostium jednoczęściowy. Wygląda on tak, także tutaj mamy suwak, który się rozpina. Nie jest to tylko suwak dekoracyjny, ale też rozpinany w takim fajnym, odblaskowym kolorze. Mamy napis. Przyjemny jest ten materiał. Tutaj pod spodem mamy też taką siateczkę z drugiej strony tego kostiumu. Z tyłu wygląda on tak, czyli jest zakładane, tak wiecie, na skos. Te ramionczka są w taki krzyż ułożone. I ja mam rozmiar S. Ja ogólnie mam 1,72 m. I ten kostium już mierzyłam i powiem Wam, że on jest taki dla mnie na styk. Nie wiem, czy M-ka nie byłaby na mnie za duża, ale ta S-ka jest taka, powiedziałabym, idealna, więc jeśli będziecie chciały sobie wybrać z kropa jakiś kostium kąpielowy i macie te 1,75 m, no to już bym brała M-kę, bo S-ka może być ciasna. No tak jak mówię, dla mnie jest taka idealna. Jeśli chodzi ogólnie o kostiumy, czy jednoczęściowe, czy dwuczęściowe, to faktycznie w kropie był bardzo duży wybór, więc jeżeli szukacie, to się zainteresujcie. Cena regularna 80 zł minus 30%. I dwie ostatnie rzeczy, krótkie spodenki i powiem Wam, że tymi spodenkami jestem zachwycona. Jeszcze nie przymierzałam, bo chciałam właśnie poczekać z Wami do tego filmu, ale materiał jest tak bardzo przyjemny. Wyglądają one tak. To są takie marynarskie spodenki w niebieskie pasy. Tutaj są lekko podwinięte. Mamy pasek, sznurek i myślę, że rozmiar S będzie spokojnie na osobę w rozmiarze M, bo te spodenki się rozciągają. Mają z boku kieszenie, co ja bardzo lubię w krótkich spodenkach. No i tak jak mówię, materiał jest bardzo, bardzo miękki, bardzo przyjemny. To jest chyba ten sam materiał, co właśnie tej bluzy, którą Wam pokazywałam. No jestem jak na razie zadowolona. Zaraz zobaczymy, jak będę w tych spodenkach wyglądać. One kosztowały w cenie regularnej 39,99, więc po rabacie wychodziło 28 zł. I ostatnia rzecz to są body. Na cienkich ramionczkach wycięte w ten sposób i z tyłu mamy troszeczkę bardziej wycięte plecy. Jakiś tam napis, ja nie przywiązuję większej uwagi do takich napisów. Czarne, chciałam sobie wykupić właśnie czarne. Jakiś czas temu zamówiłam sobie w Senseju tego typu body i powiem Wam, że kiedyś nie nosiłam takich rzeczy, ale faktycznie bardzo ładnie sylwetka wygląda w takich ubraniach. Czy do jeansów, właśnie takich jak mam na sobie, czy do jakiejś dłuższej spódnicy nawet, takiej letniej, czy do takich krótkich spodenek. Myślę, że body to jest idealna rzecz na lato. Bardzo fajna, która właśnie troszeczkę ukryje nam mankamenty figury. Więc jak najbardziej polecam. I te body kosztowały 49,99 minus 30%. Także już wskakuję w te dwie rzeczy i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. I letni zestaw wygląda tak. Myślę, że to jest naprawdę fajny komplet. Bardzo mi się podoba. Na wakacje, jak znalazł, na takie ciepłe dni, spodenki są super. Idealne. Idealnie są dopasowane.
I tak jak mówię, jeżeli jesteście troszeczkę większe ode mnie, to też ta S-ka będzie na Was dobra, bo M-ka może być jednak za szeroka, a fajnie, żeby spodenki były lekko dopasowane. Długość jest naprawdę fajna. Tutaj te wykończenia na tych spodenkach bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o body, to uwierzcie mi na słowo, że ja zbyt szczupła nie jestem, bo jednak mam kilkumiesięcznego szkraba, więc jeszcze ta sylwetka nie jest taka super dopracowana, ale te body pięknie mi tą sylwetkę podkreślają i wyszczuplają. Myślę, że warto mieć coś takiego w swojej szafie i czy nawet do jakiejś koszuli, czy tak typowo tylko ze spodenkami, czy z jeansami, to będzie super wyglądać. Tutaj mamy wszystko ładnie ułożone, ładnie dopasowane. Jeśli chodzi o te konkretne body, to ja mam rozmiar S. I na plecach one wyglądają tak. Mi się osobiście to wycięcie z tyłu podoba, także polecam. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem naprawdę zadowolona z zakupów. Dawno w Kropie nic nie kupowałam, bo wydawało mi się, że to jest taki sklep raczej młodzieżowy, a tutaj znalazłam naprawdę bardzo fajne ubrania w dosyć przystępnych cenach i fajne jakościowo. Teraz pokażę Wam, co kupiłam dla męża. Zaczynam od spodenek i mamy tutaj dresowe, krótkie spodenki i to jest znowu ten taki fajny materiał, to jest naprawdę dobrej jakości bawełna. Spodnie są w rozmiarze M, wyglądają tak, z tyłu mają kieszeń, coś takiego, więc myślę, że do latania na lato jak najbardziej. Cena wyjściowa 49,99 minus 30%. Drugie spodenki są typowo plażowe, kąpielowe i wyglądają one tak. One mają tutaj w środku siatkę, jeżeli mężczyźni byliby zainteresowani, 49,99. To są takie typowe spodenki, ja się śmiałam, że ze Słonecznego Patrolu, taki kolor. Mamy tutaj też kieszenie, one są krótsze niż te dresowe. I jeżeli chodzi o te spodenki, to było bardzo dużo kolorów, także myślę, że każdy facet znajdzie coś dla siebie. Dalej mam bluzę, wygląda ona tak, także Johnny Bravo. Czarna bluza licencyjna w rozmiarze M z długim rękawem i tutaj też mamy emblematy. Fajna, myślę, że taka wiosenno-letnia, nie za gruba, ale też nie bardzo cienka, dobrej jakości materiał, 69,99, przeceniona była na 50 zł i od tego jeszcze 30%. I ostatnie dwie rzeczy to koszulki. Rozmiar M, cena 36 zł, kolor granatowy z takim oto napisem, taka klasyczna, zwykła koszulka do latania. I ostatnia rzecz, którą ja wybrałam dla męża, bo bardzo mi się spodobała, to jest koszulka w rozmiarze M, cena 49,99 i tutaj mamy hibiskusy na takim turkusowym, fajnym, wakacyjnym tle. I ta koszulka od razu mi się zgrała z tymi czerwonymi spodenkami. Stwierdziłam, że to będzie zestaw idealny na lato. Tej samej dobrej jakości bawełna, fajny materiał. Jeśli chodzi o porównanie t-shirtów z House'a i z Kropa, to wiecie co, wydaje mi się, że te t-shirty z Kropa są jednak troszeczkę lepszej jakości. To się okaże też po kilkunastu praniach, jak one będą wyglądały i czy to nie wyblaknie. Te kolory są bardzo intensywne, także mam nadzieję, że tutaj nic się z nimi nie stanie po praniu, ale takie odczucie pod palcami jest przyjemniejsze, jeśli chodzi o koszulki z Kropa. I to by były całe moje zakupy, jeżeli chodzi o sklep odzieżowy Krop. Mam nadzieję, że taka forma filmików, haul zakupowy, ubraniowy plus mierzymy Wam się podobają. Jeżeli tak było, to zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmikach. Pa, pa!